W takim razie przechodzimy do punktu trzeciego. To jest sprawozdanie z działalności Komisji Kultury i pana przewodniczącego proszę o przedstawienie sprawozdania. Dziękuję bardzo. Szanowni panie, szanowni panowie. Komisja Kultury spotkała się o 17:30 w siedzibie Rady Dzielnicy 11. Sprawdziliśmy obecność, 3 osoby, kworum 100%. Więc przyjęliśmy pisma, które wpłynęły, przyjęliśmy protokół z posiedzenia poprzedniej komisji i przygotowała komisja projekt uchwały w sprawie przeznaczenia kwoty 17 850 zł na lokalne wydarzenia kulturalne. Na tym zakończono obrady o godzinie 18:30. Jeżeli można, to dwa słowa o pismach, akurat tak się złożyło, że tych pism trochę wpłynęło. Mianowicie, proszę Państwa, z ważniejszych tematów to Młodzieżowy Dom Kultury przygotował program obchodu 650-lecia Woli Bukackiej na kwiecień, grudzień 2014 przy organizacji Młodzieżowy Dom Kultury gmina Polsatego dla Polsa Gałczyńskiego, Kraków Beskidzka 30, Dom Kultury Podgórza, Ośrodowy Kultury Wola. Przy współpracy Monarcha City Center, Stowarzyszenie Przyjaciół Woli Bukackiej, Szkoły i Przedszkola z terenu Woli Bukackiej. No i tu jest plan przygotowany, jaki jest, czyli otwarcie wystawy w magistracie, to jest 2 kwietnia, a 3 kwietnia uroczysta Msza Święta, Kościele Ojców Zmartwychwstańców, ulica Szkolna 4, czerwiec, gra terenowa Wola Bukacka z zachodu na wschód, no i konkursy towarzyszące odchody, literacko-muzyczny, organizator Opaka Wola, klasyczny dla uczniów szkół przedszkolnych bukackich, pochwytłem na gminie bliżej, MDK imienia Kołczyńskiego. Wystawy Monarcha City Center, Wola Bukacka 650 lat historii oraz wystawa pokonkursowa najbliżej gminy. Drugie pismo, które wpłynęło, to Kultury Piaskownica, zwraca się z pełną prośbą o dofinansowanie w wysokości 3000 zł. Pikniku rodzinnego dla mieszkańców dzielnicy 11 Krakowa, organizowanego przez klub w ramach pikniku, planowanego w wsparcie twórców, artystów, rzemieślników oraz tych związanych z dzielnicą 11 Krakowa. Przygotowany będzie blok konkursów oraz warsztatów dla dzieci i dorosłych, występy artystyczne, pokazy taneczne i koncerty, obsługę techniczną oraz ochronną edukację pikniku zapewni Grup Kultury Piaskownicy. Proszę Państwa, skąd się to wzięło? W tym roku był pierwszy ten piknik bardzo udany, no stąd kontynuacja. Tym razem propozycja, żeby przenieść z jesieni na wcześniejsze miesiące, ma to być przełom maja i czerwca 2014 roku. No i następne pismo, to główne, które jest, to jest właśnie Urząd Miasta Krakowa. Pan dyrektor Wydziału Kultury, pan dr Stanisław Dziedzic, właśnie pisze, że prosi o podzielenie kwoty lokalne wydarzenia kulturalne, z czego na dzielnicę 11 przypada 17 850 zł. I jeszcze było pismo Gimnazjum 28, gdzie też prosili, żeby ich wspomóc finansowo. Jest. Zwracamy się z prośbą o przeznaczenie pieniędzy na imprezę szkolno-środowiskową pod roboczą nazwą Smaki Życia. Chcielibyśmy poszerzyć współpracę ze szkołami w dzielnicy oraz pokazać, że szkoły mogą być centrum kultury dla mieszkańców osiedla. No i komisja przygotowała projekt osobnego. Jeżeli są jakieś pytania, to no pozostałe pisma, to komisja przyjęła. Czy macie Państwo jakieś pytania związane z działalnością komisji? Rozumiem, że nie.